Witam serdecznie w moich skromnych progach. Ja jestem Arakis, a to jest The Last of Us. Moi drodzy, startujemy z 10. odcineczkiem serii. Jesteśmy w drodze po sprawny akumulator. Niestety idziemy po terenach nieznanych Billowi, czego efektem są hordy zarażonych, których spotykamy na swojej drodze. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy, wczytałem save'a, no i save wskrzesił nam dwójkę w sumie biegaczy, których zabiliśmy ostatnio, ale zaraz będą znowu martwi. Na spokojnie ich sobie wybijemy. Oj, proszę, Bill się przydał. Ładnie. Mamy naboje. Ten koleżka nic nie wyżygał i idziemy po kolejnego biegacza. Również żyje, moi drodzy, również żyje. Okej. Dobra, kolego, kucnij i będziemy sobie ogarniać resztę przeciwników. Tam mamy tiktaka. Wbijemy się może od tej strony i sprawdzimy sobie górę tej lokacji. Dobra, biegacz, cegłóweczka. Tu jest również biegacz. No, moi drodzy, ładnie, ładnie. Elegancko mamy surowce. Oczywiście je sobie z miłą chęcią weźmiemy. Gdzie, koleżko, pójdziesz? O, dobrze. Dobra. O, nie możemy wejść do środeczka z nim? No to trudno, ubijemy go. Tak, w wejściu. Pięknie, moi drodzy, kolejne surowce nam wjechały. Sprawdźmy sobie tą miejscóweczkę. Ale musimy być czujni, moi drodzy, gdyż zarażeni mogą się w każdej chwili zjawić w tym domku. O, moi drodzy, ładnie, ładnie, mamy nieśmiertelnik. Peter Mrozik, numer obozowy 263, ładnie. Dobra, mamy klikacza. Gdzie on skubany pójdzie? Dobra, cofa się. Elegancko. Mm.
No, koleżko, gdzie pędzisz? Tak, przez okienko. Duszonko! Nie duszonko, dobra, skoro nie duszonko... Ostrze! Dobra, moi drodzy, cóż my tutaj mamy? Mamy klikacza. Elegancko. Jedziemy z biegaczami teraz. Pięknie. No, miało to troszkę inaczej wyglądać. Ale wyszło jak wyszło. Dobrze jest, moi drodzy, przynajmniej będziemy mieli spokój. Możemy sobie teraz na spokojnie zeksplorować ten teren. Weźmiemy, moi drodzy, sobie cegiełeczkę. Cegiełeczkę, idziemy teraz na spokojnie, możemy biegać. Dobrze jest. Pała by się jakaś przydała. Może znajdziemy coś. O, tutaj coś leży. Pięknie. Mamy baseballa. Takiego zupgrade'owanego. Cudownie. Moi drodzy, idziemy dalej. W tej chatce już byliśmy. Ale, no, o nie, moi drodzy, mamy tutaj strzały. Jest łuk, surowce, cudownie. Czyli to nie w tej chatce byliśmy, czyli w której byliśmy. A w tej byliśmy, dobra, wejdziemy sobie do niej jeszcze raz. Dobra, nic więcej tutaj nie ma. Czyli wracamy teraz do tej hacjendy. Rozejrzyjmy się, nie ma nic. I moi drodzy, mamy kolejny domeczek. Jedziemy. Tędy. Zablokowane od środka. A może tędy? Co? Drzwiami dla psa? Joel, ty zdecyduj. No okej, okay. Mała pędź. Pędź, otwieraj wrota. Bardzo ostrożnie. Oczywiście. Może powinieneś dać jej. Okej, okay, Bill. No, też mi się wydaje, że... W domu jest więcej klikaczy. Malutka też powinna mieć jakąś pukawkę. O cholera. Nie zauważyli nas. Nie wychylajcie się. Ostrożnie. Mamy klikaczy, moi drodzy. Dobra, ale są oni w letargu, więc możemy sobie na spokojnie koło nich łaźwić. Czy coś na stoliczku mamy? Moi drodzy, powolusiu. Dobra, idziemy do środeczka. Nie będziemy ich prowokować, gdyż zapewne będzie ich tutaj dużo więcej. O, proszę, jest kolejny. Cóż my tutaj mamy? Mamy szafeczki. A czy coś możemy sobie stąd zajumać? Moi drodzy, nic. Bieda. Straszna bieda. Tam jest kolejny klikacz, a do góry wejść, moi drodzy, nie możemy. Tak więc powolutku będziemy przesuwać się w tym kierunku.
Dobra, najpierw to pomieszczenie. Susza, moi drodzy, idziemy do tego pomieszczenia. Tutaj coś było. O, pięknie. Naboje. No i moi drodzy, tam mamy najprawdopodobniej taśmę. Wiecie co? Wykonamy sobie ostrze. Tak, żebyśmy mieli ich maksymalną ilość. I spróbujemy się powolutku przedostać do tasiemki, moi drodzy. Ale ohyda. Oj, oj, oj. Dobra, powolusiu, żeby nie narobić hałasu. Dobra, jest taśma, elegancko. Jest szmateczka, pięknie. No i zmykamy stąd. Dobra. Jest ok, moi drodzy. Jest ok. Dobra. Tu widzę, mamy jakieś surowce. Musimy iść gdzieś w tamtym kierunku. A jak to tutaj wygląda? Spokój. Dobra, tu już jest w miarę bezpiecznie. Dobra, włazimy na górę, moi drodzy, i pędzimy dalej. Kto ją tu zostawił? Masz przyjaciół w mieście? Nie, ale chyba wiem, kto się tu może kręcić. Szkoła jest po drugiej stronie domu. Chodźmy do środka. Chodź, Eli. Dobra, bujniemy się jeszcze do tego budyneczku. Alkohol, saletra, moi drodzy, elegancko. Jezu, luknijmy sobie. Mamy, moi drodzy, dwie saletry. A nożyczki potrzebujemy. Dobra, nie będziemy robić gwoździobomby. Szkoda ostrzy. Tutaj nic nie ma. Moi drodzy, idziemy dalej. Dobra, jest tylko Bill i malutka, więc wychodzimy do środeczka. Dobra, jakaś hacjenda, ewidentnie opuszczona. Są nożyczki, pięknie, moi drodzy. Tu nie ma nic, idziemy dalej. Tak? Spokojnie, Bill, zaraz pójdziemy. O... Dobra, mamy na full, to nie możemy wziąć. Tu nie ma nic, ale moi drodzy, możemy wejść jeszcze na piąterko, co oczywiście uczynimy. Ale zanim to zrobimy, to zbadajmy górę. Dobra, wygląda na to, że jest bezpiecznie. Proszę, saletra, komponenty. Dobra, jak to było? No, i elegancko możemy wziąć teraz, moi drodzy, amunicję. Kolejny pokój. Suplemenciki, moi drodzy, ładnie. Kolejne gadżety nam wjeżdżają. I mamy pokoik.
jest kartelucha. Dziennik chłopca, moi drodzy. Oblukajmy go sobie. 4 października. Już wiadomo, szkoła zamknięta do odwołania. Czyli zaraza do czegoś się w sumie przydała. Nie ma szkoły, równa się nie ma prac domowych, całkiem spoko. Tylko co zrobić z całym tym czasem wolnym? 5 października. Mama i tata się kłócą, krzyczeli na siebie i szeptali równocześnie. Nie wiem, jak tego dokonali. Wygląda na to, że mama chce, żebyśmy wyjechali do jej siostry, ale tata uważa, że tutaj jest bezpieczniej. Że zaraza nie dotrze do naszego miasteczka. 6 października. Tata ochrzanił mnie za słuchanie radia. Powiedział, że wygadują tam same bzdury. Mama się z nim zgodziła i zrobiła dzielną minę. Ale wiedziałem, że się boi. Oboje się bali. 7 października. Tata miał chyba wyrzutu sumienia za wczoraj. Gadżet spał w moim łóżku, ale tata nic nie powiedział. Wszedł, pogłaskał go, westchnął i wyszedł. Nigdy go takiego nie widziałem. 10 października. Wczoraj tata pocieszał mamę. Ciocia Karen nie żyje. Coś takiego przynajmniej usłyszałem. Przy śniadaniu wszyscy byli cicho, jakby nic się nie stało. Też siedziałem cicho. 15 października. Wpadł do nas oficer Jones i porozmawiał z tatą. Bardziej poszeptał z tatą, dużo tego szeptania ostatnio. Później tata powiedział, że musimy opuścić miasteczko, że mamy pojechać do nowego domu i że wojsko nas ochroni. Mogę ze sobą zabrać tylko jedną torbę. Mama nic, tylko siedziała. 16 października. Nie można zabierać zwierzaków tam, gdzie jedziemy. Pojechaliśmy z gadżetem na obrzeża miasteczka. Zdjąłem mu obrożę i puściłem wolno. W drodze powrotnej tata mnie uspokajał, że nic gadżetowi nie będzie. Jego miejsce jest na wolności. Jasne. 17 października. Już czas. Tata mówi, że wrócimy zanim się obejrzą. Co za bzdury. No, moi drodzy, tak więc mieliśmy tutaj chłopca, który nie dał się zrobić w bambuko. I on bardzo dobrze wiedział, co się dzieje. Jasne, koleżanko. A, możemy pogadać, okej. Ja chciałam cię przeprosić za TS. Tyle, więcej nie poruszę tego tematu. Ej, nie przejmuj się mną. Zajrzyjmy do Billa. Okej. Dobra, idziemy do Billa. Idziemy do Billa. Bill jest na dole, więc... Lada chwila będziemy u Billa. Dobra, koleżko, gdzieś ty się skitrał, tutaj się skitrałeś. A my tutaj mamy pełne, oczywiście, no i pełne, oczywiście, nie możemy nic zabrać. Smuteczek, moi drodzy, smuteczek. Ale pięknie mamy strzały. Zaraz ci pomogę. Tak jak mówiłem, budynek szkoły, wbita jest ciężarówka. Chodźcie. Jest ich tam kilku, więc bądźcie cicho. Moi drodzy, mamy w cholerę biegaczy. Dobra, zobaczymy, czy uda się ogarnąć chociaż z dwóch po cichaczu. Byłoby fajnie. Tak, tam się ktoś jeszcze kręci. Ale dobrze, jest daleko, może nas nie wypatrzy. Ugh!
Dobra, zmykamy zamurek. Kto następny? Oj. Dobra, moi drodzy, czyli już po cichaczu, dobra, jedziemy. Elegancko, łebek rozwalony. Dobra, są naboje. Pięknie, znaczy nie pięknie, że nam się pała zepsuła. Mamy kolejne naboje, moi drodzy. Fajnie. Całe 8. No, cudownie, moi drodzy. Przemiodnie, mógłbym powiedzieć. Dobra, obiegniemy sobie ten teren. Może ktoś gdzieś jeszcze ukrył jakieś gadżety. Z miłą chęcią bym je przytulił. Stąd wyszliśmy. No to polecimy sobie teraz na tą stronę. Walizki, nic tu nie ma, moi drodzy, nic tu cholera nie ma. Są tylko druty kolczaste. Śmieci. Dobra, idziemy, no, moi drodzy. A czekajcie, a wbijmy się na górę. Dobra, na dachach autobusów nic nie ma, co byśmy mogli wziąć. No to idziemy. Eli, uciekaj! Biegnij! Elegancko. Oj. Może ktoś mi. Dobra. Spieprzaj. Nie jest źle, moi drodzy. No, jeszcze raz ją tylko sobie kopniemy. Poszło łatwiej niż myślałem, ale na pewno jest ich tam więcej. Lepiej nie kusić losu. Jak wejdziemy do środka? Ktoś zostawił drabinę na autobusie. Wejdę na górę i ci ją zrzucę. Jest drabina na autobusie. Pięknie. Zaraz ją podasz, jak tylko sobie sprawdzimy teren. Kolejna miejscóweczka, gdzie nic nie ma. Dobra, idziemy, ale zanim to uczynimy, moi drodzy, to uzupełnimy sobie troszkę zdrówko. No i jedziemy. Jedziemy, maleńka, wskakuj do góry. Tylko nie daj się zabić. Dzięki, Bill. Wiecie co, moi drodzy, zmienimy sobie łuk na strzelbę. Na pompeczkę, tak, moi drodzy, na pompeczkę. Wszystko gra! Musimy jakoś dostać się do maski. Cholera, słyszysz? Idą tu, szybko, mała! Dobra, lecimy. Bierzemy akumulatory i spieprzamy! No, kolego, ogarniaj się szybciej. Musimy wejść do środka po akumulator. Chodź, Bill! Dobra, okno otwarte, szybko!
Dobra, udało się. O kurwa, nie udało się. Udało się. Nie udało się. Cholera, dawaj. A jednak się udało, moi drodzy. Elegancko. Kurwa. Elegancko. To okno nie wytrzyma. Bill, pośpiesz się. Pomóż mi. Bill, jak się idzie? Pusty. Co? Kurwa, jest pusty. Chłopaki! Tu dokąd teraz? No gadaj! Jak najdalej stąd. Dobra, zbieramy się. Moi drodzy, nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Włączmy sobie latareczkę. Wymkniemy się tyłem. Dobra, tik-tak. Dobra, za mną. Wydostanę nas stąd. Tam mamy tik-taka. Biegacze. Dobra, chodź. Chodź. Pięknie. Oj. Straszne. Elegancko, moi drodzy. Pociśnięci z Mołotowa. Tam jest biegacz czy tik-tak? Biegacz. No i dobrze, moi drodzy, i dobrze. Dobra, troszkę zepsułem, moi drodzy. Miała być zwykła butelka. Uwaga! A nie Mołotow, jednakże no wyszło jak wyszło. Dobra, jedziemy. Ale za to elegancko mamy... Mamy naboje, moi drodzy, do rewolweru. Czy jakieś komponenty tutaj znajdziemy? Jakaś szafunia do otworzenia. O, są następne, moi drodzy, naboje. Nie będziemy narzekać. Sprawdźmy sobie to miejsce. Drzwi zamknięte, możemy iść tutaj. Co jest? Tu jest przejście. Morać. Elegancko. Tutaj. A, tutaj. Dobra, gdzie ty jesteś? O, tu jesteś. Pięknie, moi drodzy. No, jeszcze dobijanko. I zaraz sobie odstrzelimy klikacza, jak tylko w niego trafimy, oczywiście, moi drodzy. No i pięknie. No i co? Możemy sobie na spokojnie nadal eksplorować tą miejscóweczkę. Nikt nam nie będzie przeszkadzać, moi drodzy. Cóż my tutaj mamy? O, pięknie. Wszystko pełne, moi drodzy. A co możemy zrobić? Możemy zrobić Mołotowa. I oczywiście chcemy go zrobić. I możemy chcieć zrobić tak, możemy chcieć zrobić jeszcze jednego Mołotowa i jeszcze jedną apteczkę. I elegancko zbieramy od początku surowce na te oto komponenty. Dobra, tutaj już nie ma nikogo, moi drodzy, tak więc
Idziemy. Żadnej szafeczki nie można otworzyć. Szkoda. Okej, czyli tędy prowadzi jedyna słuszna droga. Na to by wychodziło. O, pięknie, widzę baseball. Chcemy baseball. Oczywiście chcemy baseball. Jest batonik. Zeżremy go sobie. Czy coś jeszcze tutaj ciekawego mamy? Tam się coś chyba zaświeciło, czy mi się wydawało tylko. A butelczyna. To butelczyny nie chcemy, moi drodzy. I tutaj się również świeci butelczyna. Chodźmy korytarzem. Jezu, co się dzieje? Dlaczego wybierają się te rzeczy, które się wybrać nie powinny? Jak miała być mołotow, to leciała butelka. Jak miała być butelka, to leciał mołotow, moi drodzy. Tak to mniej więcej wygląda na tej serii, ale przynajmniej jest ciekawie, śmiesznie jest. Dobra, jedziemy dalej. Jedziemy dalej, moi drodzy. Dobra, weźmy sobie rewolwer, przeładujmy go. Dobra, i co? Teraz musimy wejść tutaj. Pomóż mi otworzyć. Dobra, gotowy? No to jedziemy, moi drodzy. Jeszcze raz. Dalej. Idą kolejni. Barykaduj drzwi. Ta barykada jak nie powstała. Nie brzmi to dobrze. O shit! Co to jest? Co to kurwa jest? Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. On czymś cholera rzuca. Dobra, weźmy może sobie... Dobra, Bill ma problem. Elegancko, elegancko. Moi drodzy, gdzieś tutaj widziałem... Nie tą... Oj, 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 pędzimy, pędzimy, pędzimy. Dobra, najpierw sobie wybijmy biegaczy. Elegancko, łebek rozwalony. Odbiegnijmy troszkę. Dobra, widzę rurę w końcu, widzę rurę. Dobra, uciekamy, 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 uciekamy. Jest baseball, elegancko. Dobra, mołotowe może byśmy w niego piznęli. Dobra, rzucaj mołotow, rzucaj mołotow. Płonie. Płoń. Dobra, uciekamy. Jest zarażony od dawna. Mówimy na nich purchlaki. Purchlak. Okej, zapamiętam. Przykro mi, że wam przerywam lekcję anatomii porównawczej, ale czy możemy już kurwa stąd iść? Z miłą chęcią, ale najpierw muszę się uleczyć. Podsadźmy, Joel. Zaraz cię podsadzę, spokojnie. Dobra, tutaj mamy apteczkę, bierzemy ją. Moi drodzy, obiegnijmy sobie jeszcze ten teren. Dobra, nic więcej nie ma tutaj. O, pięknie, moi drodzy.
Elegancko, moi drodzy, uzupełniliśmy trochę zapasy. Dobra, skoro nic tutaj nie ma, no to idziemy dalej. Chodź, koleżko, podsadzę cię. Idziemy, ludziska. Dobra. Wskakuj. No, dalej, dalej. Joel, za tobą! No, że kurwa. Okej. Ja to załatwię. Elegancko. Dobra, jedziemy. Pało! Pało! Chyba nie ma co. O, pały już nie ma, moi drodzy, pały już nie ma. Tak więc odbiegnijmy sobie troszeczkę. I pięknie. Dobra. Widzę, że Joel zadaje 3 ciosy i potem odpoczywa. Tak więc 3 ciosy i musimy się cofnąć. Co nie znaczy, że sobie z nimi nie poradzimy. Dobra, ale pała nam się rozwaliła. Kiepsciutko. Dobra, idziemy. No, co jest? Podciągnij mnie. Tędy! Elegancko! 3 do tyłu. Raz, 2, 3 do tyłu. Raz i pięknie, moi drodzy. Jesteśmy łatwym celem. Dobrze, dobrze. Ja tutaj jeszcze sobie sprawdzę teren. Łatwym celem. Jest kolejna drabina! Dalej. Dzień dobry. Raz, 2, 3 do tyłu. Raz, 2, 3 i w boczek, moi drodzy. Raz, 2, 3. Pięknie. Dobra, idziemy. Elegancko, moi drodzy, jesteśmy w domu. Wow, świetnie nam poszło. Pójdę sprawdzić tamtą stronę domu. Bill, ktoś musiał wpaść na ten sam pomysł. Okradli mnie. No to jaki jest twój plan B? Lepiej podziękuj, że jeszcze w ogóle żyjemy. To był plan A, B, C, aż po samą Z. A na dokładkę powiedz też, że nie teraz możesz sobie zanieść do tego, dupę. To nie ma nic wspólnego! Jezu. Co, znasz tego wisielca? Frank. Kurwa, jaki Frank? To był mój partner. Tylko ten idiota założyłby taką koszulę. Oj, oj, oj. Ma parę ugryzień. Wie tu. I... Chyba nie chciał się zmienić, więc się... Tak, pewnie tak. A chuj z nim. Patrz, co znalazłam. Chyba na chodzie. To mój akumulator. Cholerny skurwiel. Wypad. Rusz tyłek. Okej, okay. Jezu. Akumulator zdechł, ale myślę, że da się odpalić. Czyli? Czyli jeśli popchniemy samochód, to alternator powinien go naładować. Świetny pomysł. To ty chciałeś planu B. Lepszego nie będzie. I co myślisz? Myślę, że ty prowadzisz, a my pchamy.
Jezu, to wszystko moje rzeczy. Dobrze jest, moi drodzy, znaleźliśmy. Co? Po prostu zwiniesz mój sprzęt i uciekniesz? Tak, Frank? Znaleźliśmy samochód. Przeszukaj dom. Na pewno znajdziesz coś ciekawego. Dobry pomysł. Znaleźliśmy przyjaciela Franka, który notabene się powiesił. Life is brutal. Moi drodzy, tutaj mamy chwilowo spokój, więc to jest idealne miejsce w tym zacisznym domeczku, żeby zakończyć dzisiejszy odcinek, ale najpierw pogadamy jeszcze z Ellie. Dasz radę to zrobić? Tak, nie ma sprawy. Świetnie ci idzie. Powinnaś o tym wiedzieć. W tej kwestii cię nie zawiodę. Okej. Moi drodzy, tak więc wielkie dzięki za to, że dotrwaliście do końca. Wielkie dzięki za to, że gramy tutaj wspólnie razem. Mam nadzieję, że seria wam się podoba. Tymczasem trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!